Trwają ferie, co oznacza, że w cenie wszelkie zajęcia dla milusińskich, Miejskie Centrum Kultury i Sportu przygotowało 4-dniowe kulturalne ferie z rodziną. Na start 1 lutego na scenie w hali organizatora prezentowali się: Dzień dobry, witam Was, Pani Czarująca. Oraz Pan Magiczny, który zdobywał tajemną wiedzę w klubie dla iluzjonistów w Londynie i Blackpool. Wraz z Panią Czarującą odbyli turnę po Azji jako jedyni polscy iluzjoniści. W Jaworznie mali i duzi z ciekawością przyglądali się temu magicznemu światu. Skąd bierze się takie autentyczne zainteresowanie, pytamy artystów. Myślę, że każdy z nas ma w sobie taką odrobinę dziecka i jakby zakorzenioną w sobie. I nawet ten duży chce ją odkryć w sobie i chce ją doprowadzić do życia, bo mimo wszystko coś, co kiedyś nas cieszyło, w pewnym momencie po czasie przestaje nas cieszyć i takie momenty, spotkania z magią jakby wynoszą na powierzchnię tę odrobinę dziecka, tą iskierkę magii, tą odrobinę dziecka, bardzo ładnie powiedziane. Prezentację rozpoczęli szanowni artyści od mrożącej krew w żyłach sceny przecinania Pani Czarującej. Później było równie zaskakujące i ciekawie. Podpalanie, znikanie, będzie mnóstwo udziału publiczności, bo naszym takim, można powiedzieć, wyróżnikiem jest to, że praktycznie do każdego efektu staramy się angażować, czy to pojedynczych, czy wszystkich widzów. Jak każdy szanujący się iluzjonista, Pan Magiczny pracuje nad najzupełniej nowymi pomysłami. Będzie więc czego oko nie widziało. Efekt, na którym pracujemy właśnie na nowy sezon, jest to efekt cyfrowy, można tak to nazwać, ponieważ będziemy łączyć świat cyfrowy ze światem realnym, będziemy łączyć te dwa światy ze sobą tak, aby one się przenikały, będziemy się w nim pojawiać, znikać. No na pewno będzie to coś innego, czego jeszcze nie było tutaj scenie, na pewno Jaworzna, ale i Polski. Magia się udziela, a milusińscy nie wątpią, że można wiele wyczarować. 6-letnia Amelka wyczarowałoby tak, żeby wszyscy mogli latać. Oliwier, lat 8, pomyślał o pieniądzach z nieba. 7-letni Antek o latającej kuli. Adam, lat 9, chciałby wyczarować klocki Lego. Supermoce, czy coś, dodał. Również 9-letnia Dominika wyczarowałoby największy zestaw Lego na świecie. Z tymi klockami Lego był zupełny przypadek. Z lataniem również. A może to magia zadziałała?